Witam bardzo serdecznie w piątek, 21 maja, hasłami z książeczki z Biblią na co dzień. Pierwszy werset z księgi Nehemiasza, z pierwszego rozdziału, werset 6. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą, za synów Izraela, sługi Twoje. I drugi fragment z listu Jakuba, z 5 rozdziału, z wiersza 16. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Modlitwa. Kiedy o niej mówimy, moglibyśmy usłyszeć szereg jakichś takich różnych naszych skojarzeń. Myślę, że gdybyśmy zapytali dzieci w szkole o definicję modlitwy, to prawdopodobnie pojawiłoby się stwierdzenie, że modlitwa jest po prostu rozmową z Bogiem. I byłaby to bardzo dobra odpowiedź. Ale czasami, kiedy patrzymy na nasze własne życie, to można zadać sobie pytanie, czy aby faktycznie mamy taką świadomość, że modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem. Że modlitwa jest wielkim przywilejem, w czasie której właśnie możemy z Bogiem się komunikować. Oglądałem kiedyś taki film pod tytułem Pokój modlitwy. Jest to amerykański film, w którym główna bohaterka pod wpływem relacji ze swoją znajomą zmienia swój sposób patrzenia na świat. I między innymi ta zmiana polega także na tym, że w swoim domu znajduje się pewien pokój, który ona zmieniła na pokój modlitwy, tak zwany pokój modlitwy. I właśnie z tego pokoju tak naprawdę wyrzuciła praktycznie wszystkie rzeczy, i właśnie w tym pokoju zaczęła się modlić. Napisała tam sobie listę pewnych rzeczy, o które się modliła, no i później tak co jakiś czas konfrontowała siebie właśnie w sprawie tych kwestii, o które się modliła. To znaczy zastanawiała się, które pytania, na które pytania Pan Bóg już jej odpowiedział, może co już Pan Bóg spełnił, o co już się modliła, a także miała taką świadomość, że również są rzeczy, które jeszcze nie zostały spełnione. Oczywiście czasami bywa tak, że o coś się w naszym życiu modlimy, że o coś Pana Boga prosimy, a to zajmuje bardzo, bardzo wiele czasu. Ale z drugiej strony bywają też i takie sytuacje, kiedy człowiek się o coś modli, naprawdę na czymś mu zależy. Można powiedzieć, jak trwoga ta do Boga. Wtedy naprawdę się modlimy, staramy się i tak dalej, w tej modlitwie jesteśmy tacy wytrwali. Ale w momencie, kiedy już daną rzecz dostaniemy, to tak naprawdę zapominamy. I w związku z tym, że zapominamy, to nawet nie zdążymy Panu Bogu podziękować. Pamiętaliśmy o tym, żeby prosić, ale czasami bywa tak, że nie pamiętamy o tym, żeby podziękować za to, że dana rzecz się faktycznie spełniła. I może gdybyśmy tak sobie pomyśleli właśnie o naszych prośbach modlitewnych, to mogłoby się okazać, że bardzo wiele rzeczy, o które się modlimy, faktycznie się spełniło. Pan Bóg nasze modlitwy odpowiedział. A mimo wszystko czasami mówimy właśnie z takim wyrzutem trochę w stronę Pana Boga, stwierdzając, że On nie słyszy naszej modlitwy. A może często właśnie jest tak, że to my sami zapominamy o tym, że o daną rzecz się modliliśmy, kiedy już tą daną rzecz dostaniemy. Kiedy patrzymy na nasze dzisiejsze hasła, pierwsze z księgi Nehemiasza, to hasło jest fragmentem modlitwy Nehemiasza. Nehemiasz był człowiekiem, który pracował na dworze króla perskiego. I z pewną nostalgią patrzył na Izrael. Z pewną nostalgią patrzył na to, co było kiedyś. Miał taką świadomość, że Bóg może ukarać za grzechy. Miał taką świadomość, że kiedy patrzył na naród izraelski, to wiedział, że wiele rzeczy było nie tak. I tak naprawdę często sytuacja, w której się znaleźli, po prostu im się należała. Ale mimo wszystko miał także świadomość, że Bóg jest w stanie zrobić wszystko. I w momencie, kiedy człowiek też odwraca się od grzechu, patrzy w Bożym kierunku, szuka u Pana Boga tego wybawienia, to Bóg naprawdę może w bardzo, bardzo szczególny sposób zareagować. I Nehemiasz właśnie o to się modlił, prosił. I tutaj padają takie bardzo szczególne słowa, dlatego że Nehemiasz
zanosi modlitwę do Boga dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje. Modlitwa zanoszona dniem i nocą. Szczególne stwierdzenie. I może tutaj warto, gdybyśmy zadali sobie pytanie, czy są takie sytuacje w naszym życiu, że modlimy się niekoniecznie o siebie, o pewne rzeczy dla nas, ale modlimy się też o innych, o ludzi wokół nas, którzy być może potrzebują właśnie naszej modlitwy, którzy potrzebują tego, żebyśmy my okazali im takie duchowe wsparcie, bo na pewno wśród nas są tacy ludzie, którzy tego potrzebują. Może dzisiejszy dzień jest właśnie dobry ku temu, żebyśmy się o jakąś osobę pomodlili, o jej problemy, o sytuację, w której ta osoba się znalazła. I drugi fragment bardzo znany. Wielmoże usilna modlitwa sprawiedliwego. Usilna modlitwa sprawiedliwego może bardzo wiele. Myślę, że wielu z nas kojarzy ten fragment. Ale warto zdać sobie sprawę z faktu, że modlitwa to nie jest tylko i wyłącznie mówienie pewnych słów dla mówienia. Ale modlitwa naprawdę może mieć bardzo daleko idące konsekwencje w naszym życiu. Dlatego, że możemy znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy my sami nie będziemy znali wyjścia z danego naszego wydarzenia, z danej sytuacji, w której jesteśmy. Ale Bóg może wszystko, a modlitwa jest rozmową z Bogiem, a więc tym, który może każdą rzecz. Tym, dla kogo nie ma nic niemożliwego. I mając taką świadomość, myślę sobie, że nie da się patrzeć na modlitwę jak na nakaz, ale tylko i wyłącznie jak na przywilej. Dlatego życzę nam wszystkim, abyśmy szukali takich możliwości do komunikacji z Panem Bogiem. W różnych momentach. Może kiedy jedziemy do szkoły, kiedy jedziemy do pracy, kiedy wracamy z różnych miejsc. To też jest dobra okazja właśnie do tego, żeby z Bogiem rozmawiać. Dlatego teraz też wspólnie razem pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś wielki. Dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś wszechmogący i że dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Panie, prosimy Ciebie o ten dzisiejszy dzień, żebyś nas błogosławił, żebyś dawał nam taką odwagę ku temu, abyśmy byli dobrym świadectwem też dla innych ludzi. I Panie, prosimy Ciebie o otwarte serca, ale także o otwarte oczy, tak abyśmy umieli widzieć innych ludzi, tak abyśmy umieli widzieć ich potrzeby i także mieli świadomość, że oni również potrzebują Ciebie. I spraw, abyśmy umieli dla tych innych osób być takim dobrym zachęceniem, takim zachęceniem wiary. Amen. Dziękuję Wam wszystkim za ten wspólny czas. Życzę dobrego, błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Do zobaczenia.